Cześć. Jest dzisiaj z nami Xperia 10 Mark III. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak używało mi się tego telefonu, zapraszam do oglądania. Kącik zapomnianych producentów nam się zrobił. Ostatnio HTC, dzisiaj Sony. Chociaż z Sony nie jest tak źle jak z HTC. Co prawda Sony dokłada do produkcji smartfonów, ale kto bogatemu zabroni? Ja pamiętam jakiś czas temu któryś z szefów mówił, że wolą trochę dokładać, żeby później jak im przyjdzie ochota albo poczują koniunkturę, żeby odpalić znowu produkcję na 100%, nic żeby teraz zamknąć, a później znowu uruchamiać, bo to będą większe koszty. No może tak. Pudełko na początek, chociaż w pudełku nic nie ma, nawet szpileczki. Haha, żarcik głupi, oczywiście szpileczki Sony nie ma, no bo Sony nie używa szpileczek do tacki na karty SIM. A tutaj oprócz jakichś różnych dokumentów mamy ładowarkę i ładowarka, z tego co widziałem, a tu jest drobny druczek, a o, ja muszę się wspomagać, 7,5 W, w związku z czym jest malutka i tą ładowarką strasznie długo ładuje się telefon. Natomiast tak jak sprawdziłem, 30 W obsługuje telefon ładowanie, w związku z czym jak wziąłem, podpiąłem go w szybką ładowarkę, to ten telefon naładował mi się szybciej, dużo szybciej, ale o tym powiem za chwileczkę. Pudełeczko odkładamy, cena. Cena jest wysoka, 1899 zł. Sony zawsze się ceniło i zawsze wysoko wyceniało swoje urządzenia, ale chyba inaczej niż w przypadku tego HTC, o którym tutaj był ostatni film, można tutaj podyskutować i są pewne rzeczy, które bronią tej ceny. Zaczynamy od budowy i od wykonania. Szkło Gorilla Glass 6 z przodu i z tyłu, natomiast boczki są plastikowe. O, już pierwszy zgrzyt. Tutaj premium, a tutaj plastik. Na dole USB typu C i głośnik, czy nie głośnik, tylko mikrofon. Natomiast głośnik jako taki jest umiejscowiony tutaj, w tej szparze pomiędzy ekranem a tą ramką. No i to jest dziwne, nietypowe umiejscowienie, ale mi się podoba, dlatego że dzięki temu ten głos leci troszeczkę do przodu, a nie tutaj na dół. Jak ten telefon gra na głośniku, bo to jest tylko jeden głośnik, szkoda, fajnie by było, jakby były dwa. Już pokazuję. No więc trzeba się przyłożyć, żeby to wszystko przytłumić. Ale jest mega płasko, naprawdę jest mega płasko. Głośnik zewnętrzny nie jest mocną stroną tego urządzenia. Natomiast, o, od razu powiem, bo to jest właśnie cały ten telefon. Jedna rzecz jest słaba, a druga rzecz jest fantastyczna. Tutaj mamy wejście mini jack na słuchawki i słuchajcie, ten telefon gra fantastycznie i na słuchawkach na kabelku, i na słuchawkach Bluetooth. Naprawdę bomba, pierwsza klasa, jeden z lepiej grających telefonów, z jakimi w ostatnim czasie miałem do czynienia. Ma tutaj mnóstwo możliwości ustawień, ma zresztą swoją aplikację muzyka, tak? Aplikację do podłączenia słuchawek, ale też aplikację muzyka. Szkoda, że nie ma już aplikacji zdjęcia, tylko są zdjęcia Google'a. Natomiast muzyka na szczęście została. No i tutaj jak sobie wejdziemy w ustawienia, mamy naprawdę dużo, dużo możliwości. Jakość dźwięku jest automatyczna, są efekty dźwiękowe, jest equalizer. No, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś z jakości dźwięku w tym telefonie na słuchawkach był niezadowolony, ale na głośniku zewnętrznym wyobrażam sobie, ja na przykład jestem niezadowolony. No więc tak to jest z tym telefonem. Jedziemy tutaj z prawej strony, mamy trzy przyciski. Tutaj w dawnych czasach w Sony był to przycisk do robienia zdjęć, czyli migawka spust aparatu, a teraz nie. To jest przycisk do wywoływania asystenta Google'a. Po co on tutaj jest? Szczerze nie mam zielonego pojęcia, równie dobrze mogłoby go nie być, zwłaszcza że tych metod wywoływania asystenta jest naprawdę dużo. Czytnik linii papilarnych. I znów, i fajnie, i niefajnie. Czytnik jest szybki, natomiast ta animacja jest dosyć wolna. I zobaczcie, wystarczy leciutko przytknąć palec
i szybciutko się te, i telefon się odblokuje, natomiast chwilę to czasu mu zajmuje. Można by przyspieszyć animację, pewnie w opcjach programistycznych można to jakoś wyłączyć, nie wiem. Natomiast sam czytnik jako taki jest, jest ok, tak, jest pewny, on się nie myli. Natomiast jakbyście chcieli odblokować ten telefon twarzą, to za przeproszeniem D, to znaczy Sony nam takiej opcji nie daje już po raz kolejny. No i nie mam zielonego pojęcia dlaczego. Pewnie ze względów bezpieczeństwa, ale ja na przykład chciałbym, żeby było odblokowywanie twarzą, bo ja bardzo odblokowywać telefon twarzą lubię i dla mnie to jest mega wygodne. Przycisk tutaj do regulacji głośności, nic nadzwyczajnego. Na górze, tak jak już pokazywałem, wejście mini jack na słuchawki, a tutaj jest tacka na dwie karty SIM, z których jedną można zastąpić kartą pamięci i tą tackę podważacie paznokciem albo czymkolwiek innym, nie musicie mieć żadnej szpileczki. No to też jest tylko i wyłącznie wymysł Sony. Natomiast jedna rzecz, zresztą może Wam od razu pokażę, bo zazwyczaj było w telefonach Sony tak, że jak wyjmowaliście tą tackę, no to wtedy cały telefon się restartował, a tutaj byłaś, o, tacka wyjęta, telefon się wcale nie restartuje, także to jest ok. Ona jest oczywiście uszczelniona, bo też i telefon spełnia normy IP65-68, w związku z czym spokojnie, słodka woda, kąpiel półgodzinna, zdjęcia w rzece, w jeziorze, nie ma najmniejszego problemu. No i jeszcze tył, tak jak już mówiłem, Gorilla Glass 6. W związku z czym trzeba uważać, żeby nam się nie zbiło. Natomiast zobaczcie, ta wyspa z aparatami jest malutka. Są trzy aparaty i wszystkie mają sens. O tym powiem później. Znaczy teoretycznie mają sens, ale w tym momencie powiem, że to prawie w ogóle nie wystaje. W związku z czym telefonik, jak go położycie, to on się nam prawie nie kiwa. No w każdym razie w porównaniu z tymi gigantycznymi wyspami kwadratowymi, prostokątnymi, wielkimi, no to Sony znowu idzie pod prąd troszeczkę inaczej i powiem szczerze, że to mi się bardzo podoba. Przód, czyli wyświetlacz i znowu rzeczy fajne i rzeczy niefajne. Może zanim o samym wyświetlaczu powiem o ramkach, bo zobaczcie, Sony się nie przejmuje bezramkowymi konstrukcjami, tylko na dole i na górze jest wielki, wielki obszar. Tutaj, tak jak już pokazywałem, głośnik, a tutaj oprócz kamer jest tak samo dioda powiadomień. To jest rzecz dziwna w tym telefonie. Zobaczcie, ona tutaj nam mignie. No, pokaż się. O, pokazała się tutaj. Jeszcze raz. O, no. I fajnie, że jest dioda powiadomień, natomiast szkoda, że nie ma Always On Display, bo ekran. Sam ekran ma przekątną 6 cali, proporcje 21:9, czyli takie nowe, wąskie, rozdzielczość Full HD+, 449 ppi i jest to OLED, w związku z czym nie ma najmniejszego powodu, żeby nie było tutaj Always On Display, czyli jakichś informacji wyświetlanych na wygaszonym ekranie, ale Sony stwierdziło, że nie. A po co? No i niestety, dobrze, że jest ta dioda powiadomień, w związku z czym no widzę, że coś się stało, tak, sam do siebie dzwoniłem, żeby się dioda zaświeciła, więc to przynajmniej tyle. Natomiast no, naprawdę chciałbym, żeby były tutaj informacje wyświetlane na wygaszonym ekranie. Także jakość tego panelu jest fantastyczna, tak? Są piękne kolory, mamy sporo tutaj możliwości ustawień tego wyświetlacza, zresztą zaraz Wam pokażę, żeby nie było. Jest jakość obrazu, jest balans bieli. No, każdy sobie tutaj dostosuje ten wyświetlacz tak, że na pewno mu się będzie bardzo podobał. W słońcu wszystko widać, także jak robiłem zdjęcia, no to spokojnie wszystko widziałem. Na dworze naprawdę wszystko widać. No ale, tak jak mówię, brak tego Always On Display to jest dziwna rzecz. I druga rzecz. Co teraz jest najmodniejsze? Oczywiście podwyższone odświeżanie ekranu, czyli nie 60, ale 90, 120 albo adaptacyjne, czyli raz niskie, raz wysokie. A tutaj co mamy? 60 Hz, tak? I ani jednego mniej, czyli znowu Sony nie idzie ze wszystkimi. No i powiem szczerze, że później jak będę pokazywał działanie tego telefonu, no to naprawdę te 90 Hz nie zaszkodziłoby temu telefonowi, dlatego że tutaj zdarzają nam się przecięcia animacji, klatkowanie. No,
90 Hz, 120 Hz, ale już 90 to jest o wiele, wiele płynniejsze używanie telefonu, a tutaj jakieś przycięcia nam się zdarzają. A skoro o przycięciach mowa, no to co my mamy tutaj w środku za te 1900 zł? Mamy Snapa 690 5G z układem graficznym Adreno 619, 6 GB RAMu i 128 pamięci wbudowanej, czyli za te pieniądze moim zdaniem szału nie ma, jasne. To HTC, o którym ostatnio mówiłem, też ma ten procesor, kosztuje jeszcze więcej, ale też sporo telefonów z tym procesorem kosztuje 1000 z kawałeczkiem, a nie prawie 2000 zł. Prawie 2000 zł kosztują telefony, które mają Snapa 870 albo którego jest w linii 700, czyli raczej wydajniejsze jednostki od tego procesora, ale też z drugiej strony ten procesor nie jest jakiś taki strasznie zły. Zobaczcie, Wantutu Benchmark wyciąga tyle. No i podczas takiego zwykłego, codziennego używania, no to widzicie, strony się wczytują, nie najgorzej, nie jakoś strasznie szybko, ale nie jakoś strasznie wolno. No, używa się go ok, po prostu używa się go ok. Można tak samo na tym telefonie spokojnie sobie pograć, on się nie grzeje, PUBG spokojnie tutaj ładnie chodzi, więc w zasadzie nie ma tak naprawdę na co narzekać, oprócz tego, że tak jak już mówiłem, za te pieniądze można kupić coś dużo, dużo bardziej wydajnego. Cała reszta, czyli tak, GPS działa doskonale, bez najmniejszego problemu, nigdy nie miałem żadnych problemów, jest NFC, w związku z czym tak samo płacicie zbliżeniowo, albo parujecie słuchawki, albo co tam chcecie. O normie IP68 już mówiłem, także cała reszta tutaj w tym telefonie wygląda naprawdę nieźle. Oprogramowanie. Android 11, no to jest ok, zabezpieczenia w tym momencie są z kwietnia, no więc to mogłyby być troszeczkę świeższe. Nakładka Sony przyjemna, fajna, jest w niej to, co być powinno, a przynajmniej tak mi się wydaje. Są ustawienia, tutaj możecie sobie dostosować wygląd. Fajną rzeczą jest ten boczny pasek, gdzie można sobie trzymać aplikacje, czyli tak naprawdę nie trzeba ich trzymać na pulpitach. Jest dzielenie ekranu, co też jest niezłe, dlatego że przy takich długich proporcjach to się przydaje i tutaj wygodnie, tak? Wygodnie jest oglądać wszystko i jednocześnie tam sobie coś sprawdzać, na przykład w internecie. No więc pod względem oprogramowania moim zdaniem wszystko tu jest jak najbardziej ok. Są gesty, jest ciemny motyw i tak dalej, i tak dalej. Zdjęcia, filmy. Słuchajcie, przedziwna sytuacja mi się przydarzyła. Wy oglądacie tą część jedna po drugiej, natomiast ja o zdjęciach i o filmie mówię tydzień mniej więcej po tym, jak nagrałem cały film o całym telefonie, bo oddałem telefon i pół godziny po tym, jak oddałem telefon, zadzwoniła do mnie przemiła pani z Sony, mówiąc, że zaszła pomyłka i przypadkowo wysłano do testów telefony nie z ostateczną wersją oprogramowania, ale z jakimś oprogramowaniem innym, wstępnym, niedobrym, w związku z czym na przykład zdjęcia i na przykład filmy mogą w tym telefonie wychodzić nie tak, jak powinny. No i ja powiedziałem, że w zasadzie ma pani rację, bo właśnie oddałem ten telefon i on jest w sumie ok, ale zdjęcia i filmy są fatalne. W związku z czym nie było wyjścia. Musiałem poczekać, aż dostanę telefon z finalną wersją oprogramowania, no i przetestować go pod względem fotograficzno-zdjęciowym jeszcze raz. Co my tutaj w środku mamy? Obiektyw główny 12 megapikseli, światło 1.8, obiektyw tele 8-megapikselowy, szeroki kąt 8-megapikselowy i kamera do selfie też 8 megapikseli, czyli mamy tutaj wszystko to, co być powinno, a nie mamy jakichś bzdurnych oczek i za to szacun dla Sony. Jak wygląda aplikacja? Ona jest taka troszeczkę oldschoolowa, nie taka jak w innych telefonach, ale ok. Tutaj ta mała kropeczka, której teraz nie widać, to jest przeskakiwanie pomiędzy obiektywami, czyli tu jest zoom dwukrotny, optyczny i to jest ok. I tutaj jest szeroki kąt, tutaj jest przeskakiwanie zdjęcia, filmy, a tutaj na dole, jak wejdziemy, mamy tryby nocny, zwolnione tempo, ręczne i tak dalej, i tak dalej. A tutaj na górze mamy na przykład zdjęcia portretowe z rozmyciem tła, mamy auto HDR i tutaj mamy przemieszczenie się na kamerkę do selfie.
No i teraz tak, jak po tych zmianach telefon robi zdjęcia? Wcześniej robił je fatalne. To była taka trójka, co przy takiej cenie w skali szkolnej, co przy takiej cenie telefonu, no to jest moim zdaniem poniżej krytyki. W tym momencie one już nie są fatalne, ale one, mówiąc szczerze, cały czas szału nie robią i za takie pieniądze, czy za te 1800 z kawałeczkiem, wydaje mi się, że telefon, nawet jestem pewny, że telefon powinien robić ciutkę lepsze zdjęcia i wiele telefonów tańszych robi fajniejsze zdjęcia niż tutaj. No ale rozpiętość tonalna już jest lepsza, bo wcześniej była fatalna. Te zdjęcia są już troszeczkę jaśniejsze przede wszystkim, bo wcześniej wszystko było mega, mega ciemne, ale też szczegółowość cały czas nie jest jakaś rzucająca na kolana. Widzicie tutaj różnicę w zdjęciach głównych i z szerokiego kąta. Ten szeroki kąt jest no 8-megapikselowy, więc wiadomo, że nie może być jakiś genialny, ale też ta jakość mogłaby być troszeczkę lepsza. Na pewno poprawiono działanie HDR-u, w związku z czym można już zaryzykować zrobienie zdjęcia pod słońce albo pod jakieś źródło światła, no bo to już wtedy wygląda lepiej i coś widać, a tak to te boki inaczej byłyby ciemne, tutaj już wszystko w miarę ładnie widać, ale cały czas te zdjęcia są jakieś takie ciutkę ciemniejsze, tak mi się wydaje. To, co poprawiono bez wątpienia i bez dwóch zdań, to jest typ nocny, bo teraz on jest taki, jak być powinien, ładnie. Wszystko utrzymuje tutaj w ryzach, czyli to światło się nie rozlewa. Mogę Wam pokazać później zdjęcia z pierwotnej wersji. No to tam przy takim zdjęciu to wszystko byłoby czerwone. Tutaj już jest to wszystko ładnie zrobione, także to jest też ok. No i zdjęcia z bliska też są fajne. Ta naturalne rozmycie z tła z tyłu jest ok, ale wcześniej był z tym problem i teraz też jest taki lekki problem. Zobaczcie, telefon potrzebuje chwili czasu, żeby trafić z ostrością. To nie jest tak od pstryknięcia palcem. Czasami zdarza mu się troszeczkę tej ostrości poszukać. No i jak nie będziecie cierpliwy, to efekty są właśnie takie. No i filmy. Filmy nagramy w 4K, Full HD, nie ma optycznej, jest elektroniczna stabilizacja obrazu. I tutaj muszę powiedzieć, że tak jak było źle, tak moim zdaniem jest źle. Cały czas ta kamera szuka gdzieś tej ostrości, myszkuje, ogląda się to nieprzyjemnie. Dźwięk jest zbierany dobrze, ale takie dziwne jakieś rzeczy są na tych filmach. No więc akurat co do filmów, to nie jestem zachwycony, nie byłem zachwycony wcześniej i teraz też zachwycony nie jestem. To jest nagranie Full HD, 30 klatek na sekundę po aktualizacji, więc teoretycznie powinno być lepiej niż to, co było. A czy jest? Nie wiem, mówiąc szczerze. Jakiejś wielkiej, gigantycznej różnicy w zdjęciach nie widzę. W filmach chyba też nie. Może troszeczkę lepiej. Ale cały czas powiem tak, że pewnej części ciała mi nie urywa. A to ja z przodu. Tutaj Full HD najwięcej, tam 4K z tyłu. Ja nagrywałem w Full HD, ale 4K też. Z przodu tylko Full HD. No i tak to wszystko wygląda. Idę porobię jeszcze zdjęcia, może jakieś ładne mi się trafią. A na razie znikam. Co nam jeszcze zostało? Bateria. Duża. W końcu Sony wpakowało dużą baterię do swojego telefonu, 4500 mAh. O ładowaniu już mówiłem, czyli tą ładowarką długo, ale każdą inną dużo, dużo szybciej. Ładowania indukcyjnego niestety nie ma, ja żałuję.
Rozładowanie tego telefonu to są 2 dni i to jest jeden z lepiej działających na baterii telefonów, jakie ostatnio używałem. Czyli w sumie, co ja sobie sądzę o tym telefonie? Tak jak już mówiłem na początku, ten telefon jest dziwny. Będą osoby, które mogą być z niego naprawdę zadowolone, bo jak ktoś potrzebuje niewielkiego, zgrabnego telefonu z doskonałym dźwiękiem na słuchawkach, który jest wodoodporny i ma dobry ekran, długi czas pracy na jednym ładowaniu, no to nie widzę powodu, żeby z tego telefonu był niezadowolony. Ale z drugiej strony, jak ktoś chce czegoś wydajniejszego za te pieniądze, albo czegoś, co robi zdjęcia, no przynajmniej doby, a nie słabe, no to ten telefon nie jest dla niego. Dlatego tutaj każdy musi sobie wybrać, czy te cechy, które ten telefon posiada, mu odpowiadają, czy nie. O, i to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i co? I do następnego smartfona. Na razie, hej, cześć.